Siemaneczko wszystkim, jestem Spike i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kolczastych quizów. Jejku, jak ja dawno nie nagrywałem i teraz jeszcze do tego mam niefajne światło i w ogóle zero profesjonalizmu, ale dobra. Trochę nie nagrywałem zwykłych materiałów, za co przepraszam, za bardzo wkręciłem się w live'owanie i byłem zbyt leniwy, żeby nagrywać normalne odcinki, ale dobra. Teraz wracamy do tego i nadal jestem paskudnie oświetlony, jestem... Jak ten, jak się nazywała to post, chyba w Batmanie był ten taki gościu, co miał połowę twarzy taką poparzoną, a drugą taką normalną, co nie? To nieważne. Dobra, i witam was dzisiaj w takim oto tutaj quizie, czyli... jak to się nazywało? Czy rozpoznasz włosy youtuberów? I tu mamy, no jest tutaj napisane nawet. No i mamy tutaj pytanie jedno, te pytania cały czas się zmieniają jak klikamy, no i dobra i tak dalej. Jeśli się odcinek podoba, to oczywiście zapraszam do łapkowania w górę i też możecie wbijać na strony podane w opisie. I dobra, nie przedłużając, chyba lecimy. Dobra, i teraz mamy pytanie, które włosy należą do Stew? No i dobra, no to trzeba poszukać tutaj, przejrzeć sobie wszystkie włosy i tak dalej, ale to akurat nie jest ciężkie. Włosy Stew są tutaj. Dobra, to teraz włosy Reziego, tak? Włosy Reziego to chyba są te. Nie? O, nie te. W takim razie to są... Halo, ej, gdzie to? Te? Okej, dobra. Które włosy należą do Karolka teraz? Proszę państwa, lecimy. To są te, to akurat łatwo. Wielmożny Igor, o Jezu, to jest jakiś random. Nie znam typa, ale strzelam, nie wiem, bo... O, proszę bardzo, to było proste. Martin Stankiewicz. Wreszcie, Martina oczywiście znam, Martina szanuję, bardzo fajny człowieczek. Martin Stankiewicz, to na pewno nie. To też nie. To jest pewnie z dupy. To jest Martin Stankiewicz, dobra, okej. Okay. Robert Pasut. Czyli z Abstra. To chyba jest i samu, to odpada. Kurczę, to jest nawet ciekawy quiz, bo czegoś takiego jeszcze nie robiłem. To są? O, zgadłem. Dobra, Blowek to chyba było gdzieś tutaj, pamiętam. Widziałem, a go łatwo rozpoznać też. I samu, no to lecimy tutaj. Izak, no tutaj oczywiście, no bo pięknie ulizane włoski. Mandzia jest tutaj. A to strasznie łatwo nie tylko włosy poznać, tylko... O, a propos Wardęgi. Bo widać jeszcze kawałek głowy, no to... Przepraszam bardzo, co to za wyzwanie? Do Roka, no to wiadomo. Ej, no to tak jak... Prosty w sumie ten quiz jest. Gimper. Teraz... Sykkfy. To chyba to. Tak, Nitro. Jasiu. Włodek Markowicz. I Człowiek Warga. Dziękuję. Wygrałem. 98% dlatego, że nie trafiłem innego. Jestem mistrzem, hurra! Nie, ale nie, serio, nawet ciekawy dosyć ten quiz. Ponieważ nie widziałem jeszcze, nie wiedziałem, że można zrobić coś w tym stylu, że można kliknąć i zaraz jakby kolejne pytanie wyskakuje, coś w tym stylu. Więc widzę, kurczę, że nieźle, że się rozwinęło. A co to jest napisane? Potrafisz odgadnąć większość youtuberów. Jesteś taki dobry, że nawet gdyby mieli mokre włosy, to byś wiedział, kim są. Prawdziwy mistrz. Daj znać w komentarzu, ile masz procent. No i możecie dać w komentarzu znać, ile macie procent, jak znajdziecie, bo jestem zawsze leniwy i nigdy nie linkuję tych quizów, chyba że ktoś mi je, ktoś zapyta i wtedy ja pamiętam, że mam ten link gdzieś zapisany i tyle. Dobra, więc taki filmik powrotny, proszę państwa, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to dzisiaj zapraszam do łapkowania w górę, komentowania i subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I cóż, zachęcam was do bycia aktywnym na mojej grupie, bo tam naprawdę fajne informacje, na przykład o live'ach padają i tak dalej. I cóż, to byłoby na tyle. I nieładnie oświetlony jestem, wiem, więc przepraszam za to, ale nic nie poradzę. Niestety. Także to. Ale no, tak czy siak, dziękuję za oglądanie. I tyle. Cześć. Nie no. Do zobaczenia na następnym materiale. Zapraszam też do poprzednich. Trzymajcie się, no i papa. No. Jezu, dawno nie nagrywałem, nie pamiętam, jak się to robi. Dobra. To cześć. Dżadżum.